Jestem w tym momencie najszczęśliwszą osobą na świecie, bo jestem po prostu najlepsza. <śmiech> <śmiech> Czy pamiętacie, może, panią Kingę, która zdała szkołę policji? Z wyróżnieniem córkę słynnego naczelnika bałka. To drogówki, który sam nazwał się raptorem. No to jeśli pamiętacie, to obiecałem wam, będąc na urlopie film o tym cały już z napracowaniem, i tak samo obiecałem w poprzednim filmie, więc dzisiaj wjeżdżamy z filmem o pani Kindze i z paroma faktami. Mam nadzieję, że wyczerpię tym temat. Ja jestem bagiet, były policjant. Mówił o służbie w policji bez cenzury, również o takich policjantkach. Zapraszam na kolejny odcinek. No, wspaniałe uczucie. Jasna cholera. Mam wrażenie, że zaraz zaroi się tu od federalnych. Siemano mordeczki, sierżant Bagieta z tej strony. Kiedy bawiłem jeszcze na moich czasach, obiecałem wam film o pani Kingze. Jeżeli nie wiecie, kim jest pani Kinga, to pani Kinga jest świeżo upieczoną policjantką, która zdała szkołę policji w Legionowie z wyróżnieniem! No i pochwaliła się na swoim Facebooku, że zdała tą szkołę. No i w tym momencie. Jestem po prostu najlepsza. I w ogóle nagrywając to wszystko i teraz do tego. Wchodzą dwa fakty. Po pierwsze, pani Kinga kierowała samochód podczas nagrywania tego całego TikToka, czy Snapa, czy co to było. No a wydaje mi się, że policjant, który skończył szkołę policji z wyróżnieniem, który jest tak świetnym gliniarzem, powinien wiedzieć o tym, że stanowi to wykroczenie i to dość poważne. I nie powinno się prowadzić samochodu podczas. Nagrywania TikToku i w ogóle używania telefonu bez zestawu głośno mówiącego. Pojawiły się jakieś usprawiedliwiania pali KINGI, mówiąc o tym, że przecież do siedzi po prawej stronie. Nie, to jest lustrzane odbicie. Możecie dokładnie zobaczyć, jak KINGA trzyma kierownicę. Jestem pewien, że ona prowadzi ten samochód. A zanim przejdziemy do reszty materiału, chcę Wam powiedzieć, że właśnie wleciał. Drop koszulek Generał bazuka w Columbo z firmą Nafali. Czyli macie sierżant Bagieta razem z Nafali. Koniecznie wejdźcie w link i zobaczcie, czy Wam się podoba. Zapraszam do kupna. Ilość koszulek jest ograniczona. Link będziecie mieli w opisie filmu, w podpiętym komentarzu. Słuchajcie, na koszulce jest wszystko. Jest niekompetentny, łysy policjant, jest granatnik, jest rozwalony budynek. Myślę, że Wam się będzie podobało. Macie dostępne bluzy, koszulki w trzech kolorach, w różnych rozmiarach, więc zapraszam. Gorąco polecam. Koszulki są spoko jakości. Są bezszwowe na bokach. No i przede wszystkim są z ikonicznym generałem bazukom. Oczywiście tutaj podobieństwo jest absolutnie przypadkowe do pewnej sytuacji. I wracamy do reszty materiału. Sprawa druga, o której mówiłem. Do no, pani Kinga chwali się, że skończyła szkołę policji. Z wyróżnieniem. Tylko, że słuchajcie, to wyróżnienie polega na tym, ja byłem też na szkoleniu zawodowym podstawowym, więc doskonale wiem, jak to się odbywa, że tutaj nie musisz być jakimś zajebistym orłem na szkole policji, wykazywać się niesamowitym sprytem, sprawnością fizyczną, zajebiście strzelać, uczyć się prawa karnego. Nie, Nie, tutaj te osoby, które dostawały wy, róż, nie, nie, to były osoby funkcyjne, czyli dowódcy plutonów, majtkowi, osoby, które tam rozdawały amunicję, czyli amunicyjni, takie osoby dostawały to jakby z urzędu, tutaj nie trzeba było się niczym popisywać i u mnie też takie osoby właśnie to dostały, nie pamiętam, czy ktoś dostał po prostu za wyniki w nauce. Z tego, co mi wiadomo, z jakichś moich prywatnych źródeł, to właśnie pani Kinga była dowódcą plutonu i najprawdopodobniej właśnie dla Dlatego dostała to wyróżnie nie. Więc tutaj jej argument, że jest taka yy, po prostu najlepsza, w moich oczach troszeczkę upada. No dobrze, ale teraz przejdźmy sobie o do dalszych rzeczy. Mianowicie pani Kinga wrzuciła sobie. To, jak się tam cieszy ze szkolenia, znaczy ze skończenia tego szkolenia podstawowego, i ja jej absolutnie tego nie chcę odbierać, bo ja też się bardzo cieszyłem, jak, jak to skończyłem. Tylko tutaj dochodzimy do takiej mega kliniczowej sytuacji, ponieważ. Pani Kinga, nie wiem czy się znała z nimi, czy tam tatuś może znał tych wykładowców. Wymieniała się serdecznościami i całowała po pewnych częściach chciała, mówiąc przenośnie W komentarzach na przykład pan Andrzej Maciaszkiewicz na jej Facebooku, który, jak tutaj jest napisane, jest inspektorem, czyli jest w stopniu no, starszego oficera w policji, jest co najmniej podinspektorem, napisał i wstał jakąś emotkę. Będę tęskniła, panie inspektorze, serduszko. A Andrzej Maciaszkiewicz, pan inspektor, wykładowca ze szkoły, młodej dziewczynie wysyła trzy całuski w komentarzu. Jedźmy dalej, bo to jeszcze nie koniec. Pani Kinga, możemy sobie tutaj zobaczyć też Pana Raptora bardzo groźnego. Tak, jej stary naczelnik WRD nazwał się Raptorem. Sam z siebie, ogarniajcie. To nie jest tak, że on był jakimś groźnym gliniarzem po ulic, tylko po prostu sam nazwał się Raptorem. W ogóle po angielsku Raptor to jest ptak drapieżny chyba z tego co pamiętam. No i tutaj jest tak, Pani Kinia na dole jest Pani Kinia po skończeniu szkolenia zawodowego podstawowego i Pan Ireneusz Kaki, więc domyślam się, że to policja, no policja cię taki głupi nawyk, że sobie ukrywają swoje imiona i nazwiska, jeszcze jakby to byli jacyś operacyjni. Whatever. Hotuwa, najlepsza przyszła pani Koenan. W ogóle takie rzeczy z tym uważaj, przez, przez uotwarte na tym polega żart. Kinga Bałuk odpisuje: Ireneusz Kiki. Oj Iruś, twój komentarz jest to. Strzałka do góry, ależ młodzieżowo, dobrze, bawi mi się dalej. Jedziemy, panowie bo to nie są jedyne oskarżenia z mojej strony i w ogóle nie tylko z mojej strony, bo o pani Kingze pisał już Donald, pisał już aż dziennik i wypowiadali się na jej temat niezbyt pochlebnie, między innymi dlatego, że pani Kinga pochwaliła się tym, że chciała chyba, tak mi się wydaje, skorumpować pewnego wykładowcy i w tym momencie pierwsze sama pcha się na zarzuty, po drugie... Sprzedaje tego wykładowcy, znaczy ja nie wiem, czy ten wykładowca wziął, przyjął tą korzyść, o której zaraz Wam powiem i przytoczę konkretny artykuł z kodeksu karnego. Pani Kinga wrzuciła chyba na swojego Snap'a, nie wiem, bo Snap'a już nie używam od chyba 7 lat, nie pamiętam jak to wygląda. Mamy dziś egzamin z broni, więc od rana byłam zanieść whisky wykładowcy. Deal? Deal! Jak trzeba jeść wyobraźni, żeby nie wiedzieć, że to jest... Korupcja czynna z jej strony w tym momencie, bo mogę teraz przytoczyć artykuł 229 kodeksu karnego, który mówi o tym, że paragraf 1: kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną. W związku z pełnieniem tej funkcji podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w paragrafie 1 działa, aby skłonić osobę pełniącą funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela, albo obiecuje udzielić takiej osobie korzyści majątkowej lub osobistej, za naruszenie przepisów prawa podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Ale przypomina, że policjant nie może być karany za przestępstwo po pełnione umyślnie, więc Pani Kingo, no ja bym tutaj radził mnie na przykład oraz Kubę Gończyka nie straszyć prokuratorom, ponieważ kolejny fakt, ponieważ Pani Kinga napisała do Jakuba Gończyka, który jest dość znanym autorem policyjnym, mam zresztą jego książkę, bardzo fajna książka, polecam, jeżeli chcecie sobie to kupić. Żądanie, działając w imieniu własnym, występuje do Pana z żądaniem usunięcie zamieszczonego w na portalu Facebook posta godzącego moje dobre imię. I Pani Kinga się tutaj powołał że jest to naruszenie danych osobowych, co jest tam naruszenie artykułu 49 ust. o ochronie danych osobowych. Laska postuje coś w social media, gdzie zrzeka się tak naprawdę prawa do tego obrazka czy filmiku, akceptując jednocześnie regulamin. Wrzuca nie, wiem, czy pani czytała w ogóle pani Kinga, czy ta Kingusia, nie wiem, jak ja chce, żeby, żeby do niej mówić. Na czym polega regulamin Facebooka, TikToka, Snap'a, Instagrama innych amów oków. Co więcej, umieścił pan moje zdjęcie na swoim profilu. co jest udostępniamy mojego wizerunku. Laska, ma... Laska w ogóle nie ma zablokowanego profilu na Facebooku przed chwilą to czy... przed chwilą to sprawdzałem, więc ona świeci tam swoją twarzyczką cały czas i mówi o tym, że że, że udostępniamy jej wizerunek. Tam naruszenie prawa autorskiego. 71. W wyżej wymienionej sprawie zostanie złożona skarga do prokuratury. Nie, za, nie zawiadomienie. Skarga do prokuratury. Jeśli post nie zostanie usunięty i nie zostaną umieszczone przeprosiny, Skieruje sprawę na drodze cywilnej do sądu. Pana post mnie uraził. I teraz, słuchajcie, jestem sobie na wakacjach w Turcji. Leżymy sobie z moją konkubiną tutaj, która zresztą leży po mojej lewicy i coś tam sobie robi na telefonie. No i sobie leżę, chilluję z drinkiem, bombę przed basenem i tak dalej. Mówię, a... W dupę. Miałem mieć odpoczynek od sociali, ale wiecie jak to jest, już dwa tygodnie prawie leżę na dupie, wejdę, zobaczę. I, moi drodzy, 7 września, bo to była masłowa jakaś wysłana, wstaje dwie wiadomości na Gmaila. Żądanie Kinga Bałuk, to już tutaj odpisałem, w dwóch plikach. I żądanie Kinga Bałuk. Nie wiem, czy się kobicie dwa razy wysłało, czy myślała, że nie doszło. I, no, nie będę wam czytać, bo treść jest tożsama, a tutaj... Toruń, tam pan sierżant Bagieta, żądanie jest to samo, co tam podmieniła, na, że nie na portalu, w, no że tam z jakichś portali mam to usunąć i dokładnie to samo żądanie. Kingo, kochana, nie wiem, czy zdajesz się z tego sprawę, ale jeżeli chodzi o prawników, no generalnie jestem w kontakcie cały czas, bo miałem trochę tych spraw i naprawdę, no nie ma sensu mnie straszyć i myślę, że Kuba, Kuby Gończyka tak samo, tym bardziej, że Kubuś już się na ten temat wypowiedział i muszę... Pani Kingusiu powiedzieć, no tak, jak Kuba pisze, Pani Kingo, króciutko, mam przygotowane cztery strony tekstu dla Pani. Yy, Bla ble, ble. widzi Pani, że im więcej się Pani odzywa. Reakcja na panie nieudolny do nas jest taka, że ludzie z pani otoczenia proponują i okazują pewne materiały i rozmowy i muszę przyznać, że ja mam dokładnie to samo. Tylko, że tak samo jak pisze Kuba, no nie będę tego publikować, bo po prostu włożyłbym na minę jakichś gliniarzy, którzy mogą być porządnymi gliniarzami i nie będzie przez ciebie Kingusio nikt cierpiał, więc no po prostu z szacunku dla innych policjantów, bo absolutnie nie do ciebie, bo nie mam po prostu. Nie będę tego wrzucać, no chyba, że bardzo, bardzo bardzo się zdenerwuję kiedyś. W każdym razie mam, mam leży u mnie na dysku i tak dalej. Między innymi, jak spożywać alkohol w miejscu publicznym, pani policjantko, i miałaś to na swoim profilu na Facebooku. No ale tak jak mówię, z szacunku dla innych, nie będę tego wrzucać dalej, bo... Szkoda mi innych gliniarzy, no tutaj honorowo chcę się zachować wobec innych policjantów, no, no bo czemu miałbym tego nie robić? No więc Kingo kochana, no przede wszystkim tu bym się o Ciebie, jeżeli chodzi z tą prokuratorą i z proponowaniem komuś korzyści majątkowej, a z tym, co ja mam od ludzi, między innymi ze szkolenia zawodowego, z Twojej fali, no to już możemy porozmawiać, no, w innych okolicznościach około okołoprawnych. Ja to mam... Ty na pewno wiesz, o co chodzi. Myślę, że niektóre rzeczy też się nadają na zarzuciki, więc... No to myślę, że sprawę Kingi już mamy obgadaną, więc... Czyją córką jest Kingusia, która zdała szkołę policji? Z wyróżnieniem! Więc pani Kinga jest córką niejakiego raptora, czyli naczelnika Tomasza Bałka z toruńskiej drogówki. No więc pan Tomasz Bałuk jest tak niesamowitym gliniarzem, że nie wiem, czy wiecie, ale zaraz po tym, jak Kinga Bałuk... Tak gra tego, nie wiem, Snapa, czy tam jakieś, jakąś rolkę na Instagramie. Jej tata w niesamowicie bohaterski sposób złapał jakiegoś pijaczka na rowerze po służbie. Czujecie, jakim, jakim jest bohaterem. To jest coś niesamowitego, to jest coś, dla mnie to jest coś nieprawdopodobnego, to jest coś niesamowitego z okoliczności, że to się stało akurat wtedy. I wcale tutaj nie chodzi o ocieplanie wizerunku. Natomiast pan policjant, pan, pan naczelnik, nazywał się sam Raptorem. że Jest taki groźny, wiecie, taki prawdziwy glina. Co tam łapie różnych przestępców. No więc, słuchajcie, Raptor, już go nazywajmy tak, Raptor. No bo jest Raptorem, tak? Jest, jest tutaj kawał. Kawał chłopa z jego jest. Kawał raptora, właściwie powinienem powiedzieć. Przytoczę wam artykuł z 2021 roku, z 6 sierpnia, gdzie policjanci z toruńskiej drogówki mają dość swojego naczelnika. I mówili tam mniej więcej tak: Nasz ambitny naczelnik to typowy samiec Alfa. Jest to człowiek, który nie potrafi w żaden sposób przegrywać. Ma bardzo wysokie mniemanie o sobie. Jest to osoba wręcz idealna i kryształowa, mówią o, nam o swoim naczelniku, policjanci z toruńskiej drogówki. Nasz naczelnik to Tomasz Bałuk. Jest nazywany przez siebie <laughs> Raptorel. Kurwa. Chłop się sam nazywał Raptorem. Ja jestem od dzisiaj seksualnym predatorem, tak mnie proszę nazywać. Macie je tak nazywać. To typowy samiec Alfa. Jest to człowiek, który nie potrafi w żaden sposób przegrywać. Ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, jest to osoba wręcz idealna i kryształowa. Niejednokrotnie opowiadał o swoich bojach stoczonych na ulicy z obywatelami, z których zawsze wychodził zwycięsko. Każdy z policjantów zna opowieści pana naczelnika. Mają one utwierdzać nas o jego męstwie i waleczności. Poprzez takie opowieści wielu młodych funkcjonariuszy zasiewa ziarenko niepewności i poczucia strachu przed naszym naczelnikiem. W jego oczach jesteśmy tylko małymi policjantami, którzy są odrobienia mandatów. Naczelnik podczas jednej z rozmów z szeregowym policjantem zapytał: Ja jestem rasowym psem, a ty jesteś zwykłym kundlem. Kto mocniej ugryzie? Bardzo filmowo ten tekst brzmi nie wiem, czy to jest prawda akurat, które tak mi tutaj trąci dopisywaniem sobie jakiejś historii. Niestety z naszym naczelnikiem nie ma. Mowy o dialogu. Co powie, to tak musi być. Mimo, że powie, dialog to wygłasza monolog. Policjanci z toruńskiej drogówki, którzy proszą o anonimowość. I tutaj jest taki przypis redakcji. Przypomnijmy, że w tym tygodniu na OtoToruń opublikowaliśmy dwa teksty: Próba S w toruńskiej drogówce oraz afera w toruńskiej drogówce naciski na mandaty i wyróżnienia dla najlepszych. Kto był wtedy naczelnikiem? No raptor, kiedy policjant próbował odebrać swoje życie. Publikacje dotyczące funkcjonowania Wydziału Ruchu Drogowego w Toruniu. Informacje w nich zawarte pochodzą od policjantów z toruńskiej drogówki, z którymi korespondowaliśmy oraz spotykaliśmy się osobiście. W skrócie, funkcjonariusze przekazali nam, że ich naczelnik wywiera na nich ogromną presję. Celem tych działań ma być po prostu odpowiednia ilość mandatów. Z naszych informacji wynika również, że mundurowi, którzy osiągają słabe rezultaty, są zastraszani przenosinami do innych komisariatów oddalonych kilkanaście lub kilka Kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Panie Tomaszu, czy Pan wie, co to jest bobbing w ogóle? Mundurowi zgłosili się do nas, bo dwa wewnętrzne postępowania na toruńskiej komendzie na niewiele się zdały. Dlatego zapytaliśmy o ocenę tej sytuacji komendanta miejskiego policji. Odpowiedział nam aspirant Wojciech Rostowski z zespołu komunikacji społecznej komendy miejskiej policji w Toruniu. Komendant miejskiej policji w Toruniu polecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających w tej sprawie. Te zostały już zakończone ustania. Te nie potwierdziły nieprawidłowości w wydziale ruchu drogowego KMP w Toruniu. No jak żeby mogło być inaczej? Czy policja czy w ogóle czy przełożeni potrafią się do czegoś przyznać w policji, na przykład do błędu, na przykład do wypierdolenia, kołędy głównej granatnikiem podczas służby, no nie wiem. Znaczy, oczywiście tak nie ma nic z tym wspólnego. Chciałem sobie rozprostować, bo, bo, się, bo się mnie, a jest bardzo fajna, polecam. Bezradni policjanci chcą służyć obywatelom, a nie karać ich mandatami. Funkcjonariusze mają nadzieję, że publikacje w mediach przyczynią się do zmian w ich wydziale. Nie, nie przyczynią się od razu, mówię. To niestety yy, tak nie działa. No i jeszcze tak tytułem zakończenia, żeby spiąć to jakąś ładną klamrą, bo zaczęliśmy od panie Kingi, skończmy na niej. Pani Kinga korespondowała też z Jakubem. Jakub udostępnił u siebie korespondencję. Oj, niestety, ale zaczął pan z niewłaściwą osobą, która zna swoje prawa i <grywa> oczywiście z nich korzysta. No, idzie ci co słabo, laska. Skończyłam i jeszcze raz przypominam, że sprawą zajmą się wyższe organy. Z mojej strony tyle z poważaniem kabałk. Spokojnych i bezpiecznych służb. Dużo szczęścia i spokoju w życiu. Nadal mam nadzieję, że będzie pani fantastyczną policjantką. No, co do tego mam pewne wątpliwości, ale no, przeżyjmy to wszystko. Błagam was jeszcze raz. Jestem w tym momencie najszczęśliwszą osobą na świecie, bo spełniłam swoje największe marzenie, czyli skończyłam szkołę policyjną z wyróżnieniem. No i to by było na tyle. Ja zapraszam Was do kupna generała Bazuki, jest to już dostępne na sklepie na fali. Dostaniecie oczywiście link do tego w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Zapraszam do mojego TikToka, Instagrama. Wszystko inne trzymajcie się i hej.